łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Syna Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa nie będą z wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Drodzy telewidzowie chrześcijańskiej telewizji internetowej, z Bożej łaski przeżywamy kolejny dzień w naszym życiu. A ten dzień składa nam darze biblijne hasło, które nam w tym dniu towarzyszy, które to zapisane jest w pierwszym liście Piotra, w trzecim rozdziale, wierszu 18, gdzie tak jest napisane. Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwy, aby was przywieść do Boga. Chrystus cierpiał i został wywyższony jako nasz Zbawiciel. A został wywyższony, bo był błogosławiony. Więc skoro nasze błogosławieństwo jest ciągle kwestią przyszłości, w tak dużym zakresie nasze czyste i bogobojne życie jest gwarancją i zapewnieniem także i dla nas. Drodzy, w tym fragmencie dzisiaj jesteśmy skonfrontowani z faktami, że Chrystus cierpiał za grzechy. On sprawiedliwy w miejsce niesprawiedliwych i z jednej strony umarł w ciele, ale z drugiej został wywyższony w duchu. Dzięki tej ofierze zapewnił nas, jak czytamy o tym kilka wersetów wcześniej w pierwszym liście Piotra, chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście, nie lękajcie się więc gruźb i nie trwóżcie się. Cierpienie Chrystusa było formą pokuty. W liście do Hebrajczyków czytamy, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. I drodzy, ta myśl dodatkowo jest podkreślona przez przeciwieństwo. Mianowicie, on sprawiedliwy w miejsce niesprawiedliwych. To było cierpienie w zastępstwie. I zobaczmy, jak tutaj celowo zostało zastosowane określenie. Z jednej strony jeden sprawiedliwy, z drugiej rzesza niesprawiedliwych. Ale przez to wydaje się bardziej wymowna, aniżeli jeden bezgrzeszny kontra grzesznicy. Bóg wzbudził go z martwych i umieścił po prawicy, a to szczególne wyróżnienie. Widzimy też, że to chrystusowe cierpienie, jego ofiarny charakter jest ofiarą pełną i wystarczającą. Skuteczność jego ofiary wyraża się w tym, że tylko on prowadzi nas do Boga. A wszystkie inne ofiary, o których czytamy na kartach Starego Testamentu, tylko wskazują na osobę Chrystusa i skuteczność tylko jego ofiary. Wartość ich ofiary zależy od niego, tego, który poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. I to jest też podstawa, na której i my powinniśmy budować nasze błogosławieństwo. Wielkanocny poranek, ciało i duch połączyły się ponownie. Ten fakt, że Jezus cierpiał, umożliwia mu prowadzić nas do Boga. Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. Pragnę zakończyć pierwszą zwrotką pieśni numer 152 z harfy już dawno nieużywanej, gdzie autorka słów Krystyna Rejówna pisze: na Twoim krzyżu, Zbawicielu, umarła grzechu mego moc. Zwycięstwo, siłę, odpuszczenie przyniosła Twojej śmierci noc. Poniosłeś karę za mnie sam. O cóż Ci, Panie, za to dam? Amen. Do usłyszenia, do zobaczenia. Spowiedź.